nagrywamy, butelki tam z tyłu aż brząkają. Taka szybka relacja samochodowa z wczorajszych bitew z American Weed, w których miałem przyjemność brać udział i udało mi się dostać. Zająłem drugie miejsce, 49 głosów. Trzeci zawodnik był to Tomek Karpowicz, tak? Zajął trzecie miejsce z 48 głosami, czyli miałem o jeden głos tylko więcej. No, a poza mnie, to tak, to mój głos, bo ja głosowałem na siebie oczywiście. A pierwsze miejsce to pozamiatał Sylwek Murdza. Jego piwo naprawdę było dobre. Fajnie nakmielone, czyściutkie, pszeniczne, tak jak powinien być właśnie American Wheat. No, mojemu piwu brakowało do ideału, to na pewno. Było lekko utlenione. Zapach był taki bardziej słodkawy niż cytrusowy. Moim zdaniem to trochę z tego, właśnie z chmielu Galaxy, z którego chyba będę powoli odchodził, bo zrobiłem serię piw właśnie z tym chmielem, no i czasami są z nim problemy, ale to na inne opowieści by było. No, także... No mówiłem, że pierwsze miejsce zajął Sylwek. Na kogo ja głosowałem? No oprócz siebie głosowałem na Sylwka właśnie i głosowałem jeszcze na piwo numer 3. Nie pamiętam, jak się nazywał piwowar, ale no ono mi smakowało chyba najlepiej. Generalnie bardzo ciężki był wybór, przynajmniej dla mnie. I jakbym robił... Zatrzęsło. Jakbym robił ślepy test tych 6 piw, to nie wiem, czy bym swoje wybrał autentycznie. Ale może trochę podchodzę zbyt krytycznie do swojego piwa, nie wiem. Głosy były takie, no, że było lekko utlenione, ale nie było też złe, no. No w sumie zajęło drugie miejsce, no był to... no nie trząść tak. Specjalnie jeździ po dziurach, żeby mnie nagrywać. Jeździ w tą wiadę. Także będzie trochę trzęsiony film, ale to nic. Wrocław jest dziurawy jak ser szwajcarski, ale ten z dziurami. O, czekaj, dobra. Kto wymyślił przystanek autobusowy na torach? No wymyślili. Już nie jedziemy, już mamy czas. Niedziela i są korki po prostu. Spoko. No a co w następnej rundzie, bo 3 pierwsze miejsca były premiowane tym, że się przechodzi do kolejnej rundy, a kolejna runda, w której ja będę brał udział, to będzie runda z tematem przewodnim, jakim jest Corrida. Corrida są to takie rozrywka, przedstawienie hiszpańskie z udziałem toreadorów oraz byków. No to jest trochę taka drastyczna rozrywka, bo oni te byki tam po prostu zabijają. Także wątpliwa rozrywka, przynajmniej dla mnie. Nie jestem jakimś raczej zwolennikiem zabijania dla rozrywki. No ale temat jaki jest, taki jest. Plany już jakieś... W nocy mi się przyśniły, także rano już się coś sklarowało, co bym mógł uważać. Nie będę oczywiście zdradzał, bo konkurencja nie śpi. Co on robi? No, jest pijany jakiś. Dobra, jedzie tym autobusem czy nie jedzie? Jedzie, dobra. Babcia poprosiła. Patrz, co się dzieje. Co to jest, przystanek czy co? Nie wiem, jak coś... Nie, kurwa, idą myć tego. No. Trochę zadyma tutaj jest, ale to nic. Ale wiesz, że on powinien dostać w tym momencie mandat? Ja bym mu dał mandat. Dlatego, że on się nie zatrzymał na przystanku. Tak. Że coś by się komuś stało. To byłaby jego teraz wina. Teraz tak, w tym momencie to... Dobra, sorry, że to przerwałem. Nie, spoko. To jest takie uroki nagrywania samochodowych vlogów. Po prostu coś się dzieje, nie? Także wiadoma sprawa. Corrida, co to może być? No po prostu coś związane albo z Hiszpanią, albo właśnie z samymi bykami. Można na przykład dodać do piwa taurynę. Co jest jakimś pomysłem na pewno. Coś tam oczywiście już mi chodzi po głowie. Myślę, że będą to jakieś bardziej odjechane piwa. Nie pójdę na łatwiznę. Nie zrobię po prostu jakiejś apy i dorzucę do niej jakąś historię związaną z Hiszpanią, bo to byłoby trochę pójście na skróty. Myślę, że coś ciekawszego. Na pewno zrobię 2 piwa. Co to będzie, to się okaże. Także to trzeba szybko robić, bo ta bitwa jest 14 kwietnia i ona będzie w lokalu, nie wiem w jakim będzie lokalu. I w sumie nie interesuje mnie to, w jakim to lokalu będzie, bo mi nie będzie w tej bitwie. Będę musiał wysłać delegatów, bo ja będę w tym czasie w podróży niesłużbowej.
jadę po prostu na weekend do Göteborga. No ale dogadałem się, po prostu jest możliwość taka, że ja robię piwo, a ktoś inny będzie je po prostu reprezentował tam. Także myślę, że jakoś przejdzie. No jak będzie ciulowe, to plusy dla mnie takie, że nie ja oberwę po głowie, tylko moi delegaci będą zbierać wszystkie joby, że piwo do dupy i w ogóle. Także tutaj strachu nie ma. Nie no, oczywiście będę się starał, żeby było jak najlepsze. Dobra. No, jedziemy, dobra. To co, to chyba tyle, nie? W sumie bitwa o motywie przewodnim sumo będzie już za jakieś 2 tygodnie. Będzie brał w niej, kurczę, niebezpiecznie to jest. Nie, co? Będzie brał w niej udział mój kolega piwowar Marcin Lichtarski. Już ma 2 piwa zrobione, już wybieraliśmy jedno, już mniej więcej wiadomo, co tam chyba będzie z jego strony wrzucone. Ja będę na pewno, także wpadajcie, nie wiem kiedy. piwowarzone.pl i tam jest schemat rozgrywek. Można zobaczyć, co tam będzie się i gdzie się będzie. O Jezu, o Boże. No, fenomenalnie tutaj jeżdżą kierowcy, normalnie... Cyk, krzyżówka, pyk, zdążę przecież, jestem zajebisty. Przecież to, że ona wyhamuje, co to za problem? Dobra, to tyle. Lecimy. Na razie, lecimy dalej. O, nie włączyłem nagrywania. Naprawdę?